I witamy w kolejnej części naszych przygód z grą Mad Games Tycoon. Co myśmy tu robili ostatnio? Zobaczmy, RPG wynajdujemy. Czy jakąś kontraktową robotkę? Pieniążki mamy, jak z tego co widzimy. Tak, patrz, mamy 1500 fanów. Że jak na razie to głównie ich tracimy, bo to 1500 dostaliśmy ze względu na tam najlepszą grafikę, nie wiedzieć czemu, w jakimś ostatnim badzieju. Czyli co, wrzucamy na develop jakiś? A game update możemy zrobić? Jakoś jakiś nasz tytuł jest teraz? Nie, no wszystko już spadło z rynku. Ja generalnie wpadłem ostatnio na taki błyskotliwy pomysł, błyskotliwą strategię marketingową. Jak wydamy jakąś grę, to zamiast przyspieszać czas i nic nie robić i patrzeć się jak się sprzedaje, to możemy w tym czasie coś robić na przykład. No nie wiem, o co ci chodzi. Update'y na przykład, albo nie. No update'y, no dobra. Czyli co, wydajemy nową grę, to nie ma co czekać chyba na razie. No dobra, no to dawaj. Fantazy jest genre, który jest ostatnio popularny. Genre. I to może w takim razie kontraktową pracę? Co to jest staff? No to jest naszych wspaniałych ty. No dobrze. Develop. 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 Główny ten. Najpierw ustaliliśmy, że najpierw tworzymy... O, a to co można? Kliknij. No, no jeszcze... Free to play można zrobić, no popatrz. A jak wiemy, wszyscy free to play dostarczają... Jeszcze powinien być typ crowdfunding. Tak, już żartowaliśmy z tego, a free to play dostarczają zawsze najwięcej pieniędzy, prawda? To są... Dlatego jest ostatnie, dobra, weź main. W skill game'ach jesteśmy już nieźli. Tak, i chyba jest skill game na bazie fantasy, to jest najlepszy. No tak, tylko nie mamy fantasy. W topiku, zdaje się. Mamy sporo gier o mafii, dla... No ale widzisz, Wikingowie na przykład to prawie jak fantasy. Myślisz, że ta gra jest taka inteligentna? Myślę, że nie. Silnik, my kupiliśmy jakiś silnik chyba ostatnio. Preska B. No. No, w sumie. A 20% profitu trzeba oddać. A tam, co z tego? Okej, dobra, co dalej? Nazwa. Było Hobo ostatnio. Hobo 2 wydajemy. I co, Hobo 2... To jeszcze nie ten czas. Hobo 2 o piratach czy o wikingach? Cholera wiem, to może być tak jak wiesz, nie wiem. Inna epoka, trochę Assassin's Creed, nie? Jeden o piratach, drugi o wikingach, a no, my Hobo. To Hobo Creed. To Hobo Creed 2, myślę. Już. Tak, i od razu zaczniemy tak po wydaniu. Okej, czyli tutaj wszystko. Tak jak w tym. Platforma. Dark Forces. Każda nowa część miała jakieś dalsze rozwinięcie tytułu. Tak, rzeczywiście coś takiego było. Jak tutaj? Może po prostu postawimy na środek? Nie no, zobacz, mamy te sugestie jakieś strzałkowe. One coś się trochę jakby sprawdzały. Czyli tak delikatnie, czy? No delikatnie może. Nie ma co iść w ekstremę. O. I co, za co chcemy nagrodę dostać? Zasługę dla krzewienia pokoju na świecie. Nie wiem, czy nie za dobry gameplay będzie. Okej, okay, co myślisz o tym? A to nie trzeba zużyć w 100% tych priorytetów? Nie wiem, nie wydaje mi się. Może trzeba, może... No dobra. W Anglii? Może na rynek... Koreański? Pomyślmy. Korei? Korei? No. Ale dodatkowo, czy tylko? Exclusive. 5000 kosztuje więcej. Dobra, to dawaj, tak wydamy. Tak? No. I boom. Kto bogatemu zabroni. Star Development. I pracują. Dobra, puszczamy czas. Pasjonująca praca teamu deweloperskiego. No na razie zbyt wiele naraz nie możemy robić, ale, no, ale rozwija się nasz RPG.
Gry sportowe, to się nie opłaca. A to zawsze. Nikt nie gra w gry sportowe. Blizzard Entertainment wydał Fields. Blizzard. Nie wiem, czego to jest nawiązanie. Też nie wiem. School Frog. Te nazwy są miażdżące. Tomas coś się opieprza. Ale ten School Frog nawala tytułami. No bo on pewnie, wiesz, ma olbrzymi ten... olbrzymie studio. Po prostu ściąga od nas pomysły. Devkit jakiś kupić? Może silnik? Nowy silnik? No to ArtSys? No to jakieś gówno arcade. Nie potrzebujemy arcade'ów na razie robić. No ale zobacz, jaki tani. Mam kupić? No a czemu nie? Joystick, zobacz, z joystickiem. Dobra, no zobaczymy. Kiedy ostatnio grałeś w coś z joystickiem? To było dawno. Kurde, to było na Atari. Chociaż nie, ja latałem we Flight Simulatora. No, no tak. Ale miałem to nie jest Flight Simulator, to nie jest gra, nie wiem, czy wiesz. A co to jest? No, to jest taki program dla tych. Jak pasjans to jest. Nie tylko, że nie, bo w pasjansie możesz przegrać. No to też mogę się rozbić. Kurde, tak strasznie długo robią. No bo taka super gra, to muszą długo robić. Zatem jest dopiero 81, mamy czas. Gdzieś tam rok gdzieś podany, nie zwróciłem uwagi. Ale jest. Grafa, o, będzie nagroda! No okej, okay. Czyli szukamy publishera. Cemko? Relation najlepszy z Tato mamy. Czekaj, fanbase. No dobra, dawaj to Cemko może. Za dużo żeśmy się przy tym hicie nie nauczyli. Chcesz od razu robić ten update? No, spróbujmy. O, zobacz, nikt nie robi o Wikingach. O, drugą platformę. No to trzeba będzie kupić coś pewnie. Chyba nie poszło nam najlepiej. No nie? Co ty? Grafika poszła całkiem nieźle. No ale ogólnie 22. Really bad game, game on playable. Kurczę, no nie dobrze. A co o grafice pisali? No, nie pamiętam. Mam wejść tu jeszcze zobaczyć? No. A gdzie tu? No, To nie to było. Gdzie tu było to? Zobacz, mogliśmy już budynek kupić nowy niemalże. Mhm. Okej. Okay. O, już okej. Okay. Chart history, my games. My games. Kurde, to nasz... nie no. Jeszcze nie było sprzedaży oczywiście, ale... Graphics should be improved, no... Czepiają się. Dobrze, po prostu, wiesz... Na młodego no dobra, dewa... No nie jest to nasz najgorszy tytuł. Podejrzewam, że uda nam się stracić tylko niewielką ilość pieniędzy na nim. Dobra, to spróbujemy wydać w takim razie game update do Hobok Creed 2. Bug fix, security update. No security, przecież to najważniejsze jest. Ale no jaki security, musisz doczekać? Dobra, nową grafikę dawaj. No patrz, ile kosztuje to. Nowy dźwięk. No ile kosztuje? No przecież mamy kupę kasy. Bug fix, update i nie object. A co te gwiazdki oznaczają? No nie wiem, jakość może tego update'u. A nie, no to dawaj wszystko. No wszystko to będzie drogie. 10 tysięcy dolców na update no do gry, która nie przyniesie nam żadnego... No to nic jest. Oho. Dawaj, idziemy. Ciekawe, czy zdążymy zanim zniknie spółek. Tak, no ciekawe jest dosyć pytanie. Ja ci mówię, te wywiady to jak sondaże przedwyborcze. Znaczy recenzje, nie należy się w ogóle nimi sugerować. Okej, okay, sprzedaż all time 315. I... O ty, ruszyło. I... To mogła nie być najlepsza decyzja. No... New copy protection, okej. Okay. Wow. O, ruszyło znowu. Słuchajcie, zaraz będzie update do naszej gry. Jeszcze kupcie trochę. Bo to co pół roku chyba zlicza, tak? Nie wiem. Dobra, zdążyliśmy, jest update. Ale oczywiście płatny update. DLC! Oczekaj, to czekaj, zatrzymamy i co? Robić od razu kolejną grę, chyba że poczekamy na... Nie no, poczekaj, może zrób jeszcze jeden update. Pokaż, nie możesz wydać płatnego dodatku?
Update mam robić jeszcze jeden? No nie wiem, może spróbujmy. Im więcej update'ów, tym droższe się robi. Nową kampanię daj, dawaj, daj. 2000 dolców, stary, no. No to co to 2000 Tylko dolców? To. Ja nie wiem w ogóle, z czego my dostaliśmy jakieś pieniądze. A, bo my sprzedajemy coś z tej gry. Zobacz, jesteśmy na plusie, widzisz? Wychodzimy na plus, zwiększa nam się. Dobra, nowe levele, security update i new game mode. No, starczy tyle. Nie no, dlaczego starczy? Co to znaczy starczy? No bo pieniądze jak wydajemy, ty, no. A, pieniądze. W ogóle think big, no. Think big. A czekaj, żeby włączyć czas, ja bym tutaj, wiesz, poczekał, aż wynajdziemy RPG i poszedł w RPG. No, że to na tym polega w ogóle ten, zarabianie większe na tym, żeby wydawać te update'y do tych głupich gier. Nie mów tak o naszej produkcji. To będzie największa sprzedaż all time. Nie mów tak o naszej pytanie, produkcji. Czy wyjdziemy na plus, czy na minus? Liczymy. No, ale zawsze się rozwijamy trochę. I co, kolejny update robić od razu? RPG się wynalazły. To może zróbmy coś nowego. O, subgenre mamy. Quick wits is not required. Nie trzeba... To nie jest... O! 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 No. God damn it. Jak tych jakiś skateboard, to pewnie... Przekupni oszuści na pewno. Pewnie EA wydało. To nagroda reżimowa jest, nie potrzebujemy jej. Dobra, co z tym robimy? Features? Jakieś? Topics może. No, topics to... Cyberpunk? Dawaj cyberpunka. Okej. Okay. Może jakąś chałturę? No, można coś sprzedać. Albo zrobić już tego, RPGa. Zacznę pieniążków? Zobaczymy, no. Dobra. Nic się nie zmieniło? Nie, MMOSa, może 2,5 miliona kosztuje. No, nieprędko. Main genre. RPG? No dajesz, jedziemy. Subgenre. Skill game. No dobre, to action RPG takie. Tak? No. Sect topic. Children. Nie, to jest... Nie, ale to na rynek japoński musieliśmy wydać. To są wikingowie, jedziemy, albo piraci. Wikingowie są spoko. Na engine ma, kupiliśmy jakiś engine, ale nie mamy... To jest do arcade'ów. To jest do skilli, kurde. No to na tym do skilli chyba, nie? Okej. Okay. Jak chcesz to nazwać? Nie wiem, czy to będzie kolejne rozwinięcie naszej sagi, czy jakaś nowa saga. Może jakiś, jak się nazywa, reboot. Reboot? Hobo remaster? Tak. No nie wiem. Może czekaj, jakiś random nam podpowie coś fajnego. Nie. Kaidzio bo zło, bo złe? Princess Sara? O, mi się to podoba. A jesz. O, czekaj, można drugą platformę od razu. A tu już musimy ją kupić chyba. Tak. Aha. Czyli na PC-a na tylko. O-o. Co? Nie możemy zrobić copy protection. No bo musimy to kupić, albo wynaleźć. Zostawmy tak, zobaczmy co się stanie. Myślę, że może mózgi mogą im eksplodować. Od... Ale ty wydajesz lekką ręką te pieniądze. Się wydaje, się zwraca potem. Księżniczka sałata? No. Okej, okay, rozumiem, że zaklinasz... Ale nie, kurde, nie wydałem na Japonię. Wydałeś? Wydałem? Tak. A, to okej. Okay. Księżniczka sałata może tam dobrze zrobić. Okej, okay, tak, puścimy czas. No i będziemy odcinać kupony, zresztą zobaczymy ile, jak wyjdziemy na tym Hobokridzie. No Hobokrid chyba już powoli osiągnął swój pułap. Nie. Dalej leci? Dalej leci.
No, może jak zdążymy z sałatką, to jeszcze. Sałatka to tak trochę politycznie jest. Księżniczka sałata, prawda? Wiesz. Tak, tak. Ale na szczęście już jest ten, po. Dobra, księżniczka sałata. Może niefortunnie, ale zupełny przypadek. Nie w ciszy, już jest po ciszy wyborczej, więc. Okej. Tak. Nintendo. O, MES. Ciekawe, czy będzie polska podróbka Pegasus. Pegasus? No, trochę to trwa. Pogozus. Pogozus to jest konsola ulubiona urzędników. O, marketing department. Nie, to jest śmierć po prostu dla każdego dewelopera. Dział marketingu to jest śmierć. Ale trzeba będzie zbudować. W każdym razie to jak hałturę weźmiemy jakąś po... Jaką hałturę? Kasa leci jak... Tak. Dawaj jakiś copy protection, bo nam piracą cebulaki. Japonii myślisz? No, panie. No, beznadziejnie wyszło, szczerze mówiąc, chyba. Fanbase Ego Shooter. Ego Shooter? Kaskese. Nie wiem. Arcade chyba, no. Dobra, dajesz to cemko. Ale RPG-ów robią, a myśleliśmy, że będziemy pierwsi. Patrz, jak liczby lecą. Słabo dość. Kurde, kolejna gra. No, wygląda trochę jak RPG, co? No, jak Adam. Tak, takiego roga żeśmy zrobili. To była fajna gra. Załóżmy. Okej. Okay. To co, może update'ik do Hobo? Do Hobo? No ja bym... Pieniądze nam się kończą. Ale jak to jest? My kasę z tej... Dostajemy na bieżąco. Au. No. Dobra, zobaczmy co tutaj contract work jak i dla nas. No. No akurat. Za 5 tygodni pracy, za 55 tysięcy. Yes! Co teraz? No, muszę czas. Pauzuj. Tak. No i cyberpunk będzie. Frank Dry. Zobaczmy jak liczby wyszły. No cóż, no to update to może nie do końca jest taki świetny pomysł, chociaż... No wiesz, no. 16 tygodni mi się sprzedawał, to dłużej chyba niż poprzednie. No tak, tylko że musieliśmy wydać za dużo na... Update'y. No bo ty chciałeś jak porąbany te update'y. No bo update'y są ważne. No dobra, w każdym razie. No cóż, traciliśmy więcej na grę. Tak, traciliśmy więcej. O, nowy topik. To od razu tego pana do roboty zaprzęgniemy, może... Features może. Może engine jakiś zrobimy własny. A jak? Features? O, możemy coś takiego. No bo mamy silnik, który sprite obsługuje, a nie mamy sprite'ów, tak? Dobrze to rozumiem? Nie, no rozumiem, że silnik już zawiera ci te sprite'y. To jest dla ciebie tylko. No nie wiem. To jak myślisz? Sprite'y? Czy na płatnych engine'ach będziemy? Nie wiem, dawaj sprite'y może. Zacznijmy od góry. Jakie oni intro tam mogą robić? A, bo oni... Tak. To nie, dla, no nie do naszej produkcji. W naszych produkcjach nie ma intra. Przyleci czas gry i się okaże, że no nie wydaliśmy nic. Tak? Widziałeś? No. No cóż, my też będziemy zawiedzeni prawdopodobnie, jak spojrzymy na wyniki finansowe naszego przedsięwzięcia. Nie wygląda to jakoś super. Co? Znaczy, co? My? No. Ilość fanów nam spada trochę. Jak to? Jakim cudem?
Czekaj, tego nie przewidzieliśmy. Ale jak to było? Jak to jest możliwe w ogóle? Tam było jakieś penalty napisane, może Sony. No, już nikt tam nie chce nic zlecać. No dobra. Może wynajmijmy ich jako pracowników sprzątających biura. Nie wiem, masz jakiś pomysł? Chyba nie wiem, czy z tego wyjdziemy. Może sprzedaj ten samochód? Nie można. Kontraktowej nie mamy żadnej. Czym natracimy na czymś teraz? Czy to kosztuje na nas coś dodatkowo? Nie no, tyle co pensje dla pracowników, ale... To możemy zwolnić Tomasa Portmana. Nie no, na razie zostaw. Myślę, że może zaraz jakaś chałturka wejdzie, no. Chyba, że, czekaj. Jest tu bank? Tak, wybuduj bank. Nie no, może można... Toaletę moglibyśmy wybudować swoją drogą. Nie wiem, gdzie oni walą, pewnie na krzesło od razu. Po to czego to służy? Nie wiem. Już może są wydajni i pracują, a bo co masz urządzać. Nie no, musi być bank w tej grze. Jest tu gdzieś bank? To i... Finanse. No jak, no to... Boję się spojrzeć na to. Bang, bang, bang. No, mamy problemy. No dobra, no odpauzuj. Może nam wskoczy jakaś robótka. Dobra. Albo wydajmy update do Princess Salad. O, czekaj, drobny wzrost był. Dobra, sprawdź robotę jakąś może. Cholera. A to, że za mało pracowników mamy w sensie do tego? Nie, no nie wiem, ale znaczy, ja, tak jak ja interpretowałem ten wskaźnik, to wydawało się, że spokojnie to zdążymy. No właśnie, no tak, nie rozumiem. Ile profitu? To nas pokocha, ten dev. No nie wiem, sprawdź może teraz te... Chyba nas udupili. Chyba doszliśmy do końca gry. No tak. Mogę zwolnić jednego pracownika, ratując nas przez chwilę jeszcze. No ale to ile? 3000. Dobra. Mogę drugiego też zwolnić. Wywal go. Tutaj go. Nie wiem. A możesz go wywalić? Jesteś pewien, że możesz? Nie wiem, zobaczę. Staw pewnie. Pewnie, że mogę wywalić. Tomasz Portman. Przykro nam, niestety. Możemy zrezygnować z naszej pensji? Możemy wszystkich zwolnić? Franka Dry możemy zwolnić? Nie no, ktoś tam będzie musiał coś... Ktoś musi pracować, no. Kurde, nie wiem, czy to też dobra decyzja była. Dobra, no to patrzymy. Może gra zaproponuje, że dostaliśmy z banku pożyczkę na przykład. Z funduszy europejskich. Sprite! Wow. No, prowadzisz, jak własne mamy. Spróbuj robotę może. No niestety. Dobra, mogę jego rzucić tutaj. No i co pokażesz robić? No nie wiem, no jakby była robota, to znaczy, że... Co, jedną robotę wystarczy spieprzyć, żeby już stracić ten... Ta gra jest nieuczciwa. Nie ma co chyba dewować nowej, nie? Ale z drugiej strony też... Nie no, co ty za 4000 dolarów chcesz zrobić? Niech pro bono pracują. Franco 3? Było Franco 2? Było, chyba było. 3000, oh man! Dobra. No, no kurczę, ludzie. Mogę sprzedać meble. Nie, może się chyba zniszczyć po prostu. No cóż, nasza kariera nie potoczyła się specjalnie spektakularnie. Ale na pocieszenie, podobnie jak
kariera Bullfroga. Prawda? A tak, no zobaczysz, za 20 lat nasze gry będą kultowe na pewno. Na pewno. Na pijackich imprezach studenckich będą konkursy organizowane. Aki! Dobra, nieco, mamy na minusie sprawdź jesteśmy. Robotę, sprawdź robotę. Kurde. Nie no, dziwi mnie, że nie ma tutaj banku, no. No i ważne jest, skoro jesteśmy na minusie. To co? Wydajemy ostatnią grę? No spróbujmy, no. A potem spierdzielamy na Kanary. O. Live the eventual death. Może być? Nie no, Hobo 3 musimy. Hobo Rex 3. Okej. Okay. No chyba Skill Games, skoro jest w genre, ten RPG na bez subgenru średnio poszedł. No chyba tak. Jak najtaniej, jak najtaniej. O, Cyberpunk. To będzie hit. Nie no, cóż, nie możemy sobie pozwolić na ten. Będzie niestety na naszym engine'ie własnym. Czyli bez engine'u. Na platformę PC. Kurde, dev cost już 28 tysięcy. Nie do wyjścia. Gameplay. Może nie tak... No nie wiem, ekstremalnie, no. Czy... No. Tak? Nie no, coś podciągnij. Bez języka powinna być. Tak, bo no to po prostu bez... O, można, zobacz. A to chyba w żadnym kraju nie będzie wydana. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Będę tak, ale to był taki... Dawaj na rynek japoński. Rynek japoński nas zeżre i wypluje. No i zobacz, nie ma sprite'ów. No to nie wiem zupełnie. Ale myślę, że dzisiaj w tych czasach gra bez silnika się... Zobacz, jakby nam kasy trochę przybyło chyba. Coś ci się chyba przywidziało, dobra. Bo to pewnie trzeba będzie, wiesz, jeszcze zdevelopować własny engine. No sorry, to tak... No dobrze, że zapamiętuję te ustawienia, nie trzeba... Tego. Dobra, panowie. Co tam, że na minusie? Łabędzi śpiew. Tak, jasne. Dawaj, przecież możemy się zadłużyć. 3,5 miliona. Nie no, nie bierzemy już chyba, co? Nie, no jasne, że nie. To nie ma szans powodzenia. Jak to nie ma? Minus 40 tysięcy już. W którym miejscu wszystko poszło do dupy, ciekaw jestem. Au. No to trzeba musi się pojawić jakiś kontrakt kurk po prostu za 100 tysięcy i będziemy uratowani. Weź zobacz, czy jakiś kontrakt. No teraz jak... No zobacz, no przecież nie przerwiesz chyba tego. Nie ma. A nie, nie możesz tak. O, i teraz musisz kliknąć na Cancel Project. Bieda. To się przeciągasz. No. 73%. Jeżeli te cyferki, które tam są, to są już finałowe, to... To słabo. No nie, no trochę rosną. Ale nie jakoś spektakularnie. Wydajemy? No chyba nam nic innego nie pozostało. Skill game? Może stay tu. No kurde, no.
No. O mój Boże. A, porażka. Dobra, dobra, szukaj jakiejś chałtury. Jest, ale... No, wyjdziemy na... 17 tysięcy. Na zero. To jest workload, co to jest to? Nie wiem właśnie, ale no co, masz coś do wyboru? Ale nie wiem, czy to nie... Nie, klikaj. 17 tygodni, no bez przesady, rób. Would you really accept the contract? Ale no... O Jezu, klikaj! Nie zdążymy. No jak nie zdążymy? 17 tygodni, już 10% mamy zrobione. Spokojnie. Choworek, to za sprzedaż. Prawdziwy król. No. I bilansik się zgadza. No zaraz zobaczymy. Jeśli uda nam się przeżyć jeszcze pracując tu z tym, to chyba zakończymy wtedy ten odcinek w tym tak. momencie. No dobra, czyli ten tam to był wskaźnik tego, czy damy radę zrobić. Okej. Okay. Wyszliśmy do zero. I dziękujemy wam za oglądanie naszej... Zapraszamy na następny odcinek. Który prawdopodobnie ostatni. No. Dzięki.